Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Jerzy Giżejewski. Jestem geologiem czy geofizyki. No, prawie 4,5 roku przepracowałem na Polskiej Stacji Polarnej. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o Polakach, którzy działali na obu biegunach, a przynajmniej w ich okolicy. Polska nie jest krajem arktycznym, nie graniczy z Oceanem Arktycznym, jak wskazane tutaj kraje. Na podstawie traktatu arktycznego, który podpisała Polska w 1931 roku, mamy prawo do prowadzenia badań na Spitsbergenie i realizujemy to, mając tam jedną stałą stację całoroczną i 4 stacje sezonowe. Na Antarktydzie widać tutaj roszczenia terytorialne przed podpisaniem traktatu antarktycznego różnych krajów. Natomiast po jego podpisaniu zostały one zawieszone. My dysponujemy dwoma stacjami. Stacją Arctostiego na wyspie King George w Shetlandach Południowych i uruchamianej ponownie obecnie stacji Dobrowolskiego w oazie Wangera. Jesteśmy poza tym, że Polska podpisała oba ważne traktaty, to znaczy Spitsbergeński i Antarktyczny. Komitet Badań Polarnych przy prezydium PAN reprezentuje Polskę w szeregu międzynarodowych organizacji naukowych zajmujących się badaniami stref polarnych, a odpowiednie departamenty Ministerstwa Spraw Zagranicznych reprezentują nas w instytucjach rządowych. Skąd więc wzięła się u nas w ogóle myśl o badaniach polarnych? Profesor Alfred Jahn, jeden z znanych polskich polarników, podsumowując historię polskiej myśli polarnej, napisał, widać na slajdzie, że prawdopodobnie wynika to stąd, że w czasie, kiedy większość państw działała bardzo aktywnie w poszukiwaniu, w badaniach obu stref biegunowych, Polacy nie mieli swojego państwa, byli rozproszeni po całym świecie, ale włączyli się aktywnie w te działania. No, część z nich była, powiedzmy, niezupełnie dobrowolna, bo największa ilość osób, które zaangażowały się w badania stref subpolarnych, to byli zesłańcy na Syberię i Daleki Wschód. Niemniej ich dorobek naukowy został doceniony i wielu z nich nawet zostało członkami Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Tu wymienić można Czerskiego, Czekanowskiego, Bogdanowicza, Dybowskiego, bardzo znanego badacza rejonu Bajkału. Na Nowej Ziemi działali Hryniewiecki, Morozewicz. Na Spitsbergenie w wielkiej wyprawie rosyjsko-szwedzkiej uczestniczyli Sikora i Wirula Białynicki. No, oni nie byli zesłańcami, oni byli pracownikami Uniwersytetu w Petersburgu. Na Antarktydzie, czy w Antarktyce raczej, znaleźli się dwaj polscy badacze, Arctowski i Dobrowolski, uczestniczyli w belgijskiej wyprawie do Antarktyki. Arctowski był szefem naukowym, Dobrowolski trafił, czy dołączył do wyprawy jako zwykły marynarz, ale potem został włączony do ekipy naukowej i prowadził obserwacje meteorologiczne oraz glaciologiczne. Po powrocie z wyprawy otrzymał stypendium na opracowanie tych wyników swoich badań. Po odzyskaniu niepodległości
Wielu z tych badaczy wróciło do Polski i prowadziło tutaj w dalszym ciągu swoją działalność. Pierwszym sukcesem w tym zakresie było włączenie Polski do drugiego międzynarodowego roku geofizycznego w latach 1932-1933. Pomysł dyrektora Instytutu Meteorologii, Jeana Lijon, który odpowiadał za działalność polarną, była taka, żeby zorganizować wyprawę po lodzie do bieguna. Wyprawa miałaby się poruszać przy pomocy amfibii i prowadzić tam badania przede wszystkim magnetyczne i rozchodzenia się fal radiowych. Udało się znaleźć inżynierów, którzy byli gotowi zaprojektować te pojazdy. Udało się nawet znaleźć fabrykę, która była gotowa je zrobić. No niestety zabrakło pieniędzy. Przy bardzo okrojonym budżecie wyprawa drugiego międzynarodowego roku geofizycznego była wyprawą na Wyspę Niedźwiedzią. W 1932 roku wyjechało tam 5 osób, dwie z nich wróciły po okresie letnim, a trójka pozostałych, Centkiewicz, Siedlecki, Łysakowski, zimowali, prowadząc tam obserwacje meteorologiczne, rozchodzenia się fal radiowych, magnetyczne. Opracowanie wyników zostało bardzo dobrze przyjęte przez międzynarodowe środowisko naukowe i ułatwiało to w bardzo dużym stopniu późniejsze działania w strefie polarnej. Już w 1934 roku na Spitsbergen wyruszyła pierwsza polska wyprawa. Działała na ziemi Torella, która w tym czasie była jeszcze białą plamą. Zostały wykonane mapy topograficzne i mapa geologiczna. W 1936 roku trójka badaczy, znany nam już Siedlecki, ale Stefan Bernardzikiewicz i Konstanty J. Konarkiewicz, dokonali właściwie sportowego przejścia trawersu Spitsbergenu od południowego przylądka do granicy północnej. Być może była to przymiarka do jakiejś akcji biegunowej, ale później Siedlecki zajął się wyłącznie działalnością naukową, a pozostali dwaj panowie przenieśli swoją działalność w Góry Wysokie. W 1937 roku na Grenlandii działała wyprawa kierowana przez profesora Kosibę. W 1938 znowu wyjechała wyprawa na Spitsbergen, ale działała na północy w rejonie ziemi Oskara II. Wojna przerwała dobrze rozwijającą się działalność badawczą w strefach polarnych, a nowa rzeczywistość nie ułatwiała tutaj życia. Jako niewątpliwy sukces tych badaczy, którzy przetrwali wojnę, było włączenie Polski do Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 57-58. Udało się zorganizować wyprawę na Spitsbergen i zbudować tam stałą stację. Stacja pracowała przez 2 lata, potem była miejscem, dokąd wyruszały wyprawy sezonowe. Przez 20 lat była nieczynna i w 1978 roku została odbudowana i uruchomiona już w trybie ciągłym. Od tego czasu pracuje bez przerwy. W latach 70. kiedy nie było pieniędzy na wyprawy do stacji w Korsundzie, zaczęły być organizowane wyprawy uczelniane i uczelnie wybudowały również stacje, z tym, że były to już i są dalej stacje sezonowe. Stacja Uniwersytetu Wrocławskiego,
Potem w 1974 roku wyprawa Instytutu Paleobiologii. Pan postawił chatkę na Treskelenie w Korsundzie, która do dzisiaj służy jako baza terenowa w okresie letnim prowadzenia badań. Potem powstała stacja Uniwersytetu Toruńskiego na Kafirze, stacje Uniwersytetu Lubelskiego w Belsundzie i Poznańskiego. I Świordzie. Stacje pracują dzisiaj, wyprawy co roku na Spitsbergen jeździ kilkadziesiąt. W tym samym roku, w czasie roku geofizycznego na w Antarktyce dostaliśmy w prezencie od Związku Radzieckiego stację Oasis w oazie Bangera. Stacja przemianowana na stację imienia Dobrowolskiego. Znowu pracowała przez zaledwie dwa sezony, ponieważ trudności techniczne dostania się do stacji i związane z tym koszty spowodowały, że stacja została zamknięta. Dopiero w ubiegłym roku udało się uzyskać fundusze na jej rewitalizację. W tej chwili na stacji przebywa czteroosobowa wyprawa Instytutu Geofizyki. Oprócz badań jeszcze w Antarktyce w 1977 roku została zbudowana stacja biologiczna w gruncie rzeczy na wyspie Króla Jerzego i jest to stacja całoroczna, pracuje do dziś. Jej powstanie było związane z tym, że aby uzyskać pełne prawa w traktacie antarktycznym, trzeba było prowadzić stałe badania w tamtym rejonie i tak się właśnie stało. Oprócz tych badań stacjonarnych, powiedzieć, Instytut Geofizyki wspólnie z Przedsiębiorstwem Geofizyka Toruń zorganizował szereg ekspedycji morskich, którym badania objęły przede wszystkim głęboką strukturę skorupy ziemskiej. Wyprawy były prowadzone w rejonie Półwyspu Antarktycznego w latach 79, 80 i 84-85. Potem również w rejonie Spitsbergenu w latach 76-78, 98 do 2003 i w tej chwili są one kontynuowane w szerokiej współpracy międzynarodowej. Eksploracja Arktyki odbywa się głównie w sąsiedztwie brzegów. Nie bardzo wiadomo było, co jest na środku. Dopiero właściwie wyprawa Nansena, który statkiem Fram przepłynął na tyle daleko od bieguna, że nie udało mu się do niego dotrzeć, ale na tyle blisko, żeby wyjaśnić, że nie ma lądu w rejonie bieguna północnego, jak jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej uważano. Z tego względu biegun północny jako obiekt badań był mało popularny, natomiast oczywiście były próby dotarcia do niego. Pierwsze osoby, które zgłosiły ten taki sukces, to był Amerykanie Peary i Cook w latach 1908-1909. Bliższa analiza notatek z tych wypraw wykazała, że Peary rzeczywiście dotarł w pobliże, na tyle blisko do bieguna, że można to potraktować jako błąd nawigacji. Natomiast Cook był o sto kilkadziesiąt kilometrów i jego dotarcie do bieguna było po prostu mistyfikacją. Po tym przez długi czas były robione próby głównie lotnicze, balonowe i samolotowe. W końcu udało się dopłynąć
do bieguna łodzią podwodnym, natomiast po lodzie na powierzchni dotarła do biegunu dopiero wyprawa Plejsteda w 1968 roku. To był początek prób eksploracji bieguna piechotą po lodzie. W 1978 roku Japończyk dotarł samotnie do bieguna, zaczynając tego typu działalność, która w tej chwili co roku pojawia się jakiś chętny. Polacy wystartowali w tym konkursie dosyć późno, bo dopiero w 1995 roku Wojtek Moskal i Marek Kamiński zdecydowali się na taką sportową wyprawę do bieguna. Zgodnie z zasadami niepisanymi, ale obowiązującymi, musieli dojść do bieguna od granicy lądów otaczających Ocean Arktyczny bez pomocy z zewnątrz. Wybrali na start niewielką wysepkę Waldhand na północnej części ziemi Elsmera i stamtąd wyruszyli w marcu, ciągnąc całe wyposażenie i żywność na prawie 3 miesiące zaplanowanej ekspedycji ze sobą. Początki były bardzo trudne, ponieważ powierzchnia lodu blisko kontynentu była bardzo nierówna. Lód był poprzegradzany spiętrzeniami kry, torosami o wysokości kilku, nawet kilkunastu metrów. Uczestnicy wyprawy nie byli w stanie przeciągać przez to tych sani w pojedynkę. Także przez pierwsze prawie 100 kilometrów ciągnęli je na zmianę. To znaczy jedne sanie we dwóch, potem wracali po drugie i dopiero je dociągnęli. Efekt był taki, że po prawie miesiącu przeszli niecałe około 100 kilometrów, czyli 1/9 planowanej trasy. Podjęli wtedy radykalną decyzję wyrzucenia rzeczy, które uznali za niekonieczne z wyposażenia głównie i ruszyli dalej, już mogąc ciągnąć sanie w pojedynkę. System dziennych przemarszów był taki, że rano był jeden gorący posiłek na biwaku, potem 8 godzin drogi z krótką przerwą w połowie drogi na jakąś przegryzkę, ale już tylko korzystając z przygotowanych wcześniej posiłków i wieczorem rozbicie namiotu ponownie. Żywność to była przede wszystkim liofilizaty, wobec tego ich przygotowanie było stosunkowo łatwe. Dalej od lądu warunki trochę się początkowo poprawiły, to znaczy powierzchnia lodu była gładsza i było łatwiej ciągnąć, natomiast pojawiły się inne przeszkody. Były to przede wszystkim szczeliny pomiędzy płytami lodowymi, bardziej niebezpieczne w gruncie rzeczy niż torosy. No i jeżeli były większe i szerokie, to trzeba było dużo nadkładać drogi, żeby można było, trzeba było je obejść. I tak skończyło się kąpielą. Każdy z uczestników zaliczył przynajmniej jedną kąpiel w takiej szczelinie. Natomiast w maju zdecydowali się wydłużyć marsz dzienny do 10 godzin, bo znowu czas zaczął ich gonić. Zapasy żywności były przewidziane na określony. Przy tym zwiększonym wysiłku
udało im się 23 maja dotrzeć do bieguna. Są pierwszymi i jak dotychczas jedynymi zdobywcami bieguna północnego w takiej formule sportowej. W 2001 roku biegun północny został skomercjalizowany przez Rosjan. Korzystając z doświadczeń organizowanych od 1937 roku dryfujących stacji badawczych na Oceanie Arktycznym, postawiono w sąsiedztwie bieguna stację, czy właściwie bazę hotelową, którą nazwano Barneo. Stacja miała łączność, połączenie lotnicze ze Spitsbergenem, można było dolecieć samolotem z Longyearbyen lub z Moskwy przez Katangę. Obóz zapewniał dobre warunki mieszkaniowe, możliwość dolecenia helikopterem na biegun, po to, żeby sobie zrobić tam zdjęcia, możliwość również wypożyczenia sprzętu podstawowego, czy sanek, nart, namiotów, aby pójść do bieguna na takiej bardziej turystycznej trasie rzędu tam 100-kilkudziesięciu kilometrów. No, wycieczki, masowe wycieczki na biegun również zostały już organizowane przy pomocy wielkich lodołamaczy. Stacja Barneo dryfowała po lodzie, natomiast można było, korzystając z niej, zostać dostarczonym w jakieś określone miejsce Oceanu Arktycznego i wędrować do bieguna. Tych ekspedycji było wiele, ale i z obozu Barneo skorzystali również nasi zdobywcy bieguna północnego. W 2001-2002 roku Kamiński z Moskalem prowadzili 10-osobowe grupy turystyczne, zupełnie turystyczne, z Barneo na biegun. W 2001 roku w tej grupie uczestniczyła Katarzyna Kamińska, jako pierwsza Polka dotarła do bieguna północnego. W 2004 roku Kamiński i Moskal pojawili się ponownie w Barneo i wędrowali do bieguna. Już to było bardziej skomplikowane, ponieważ był to efekt akcji pod tytułem Razem na biegu. Kilka lat wcześniej kilkunastoletni chłopiec mieszkający pod Grudziądzem, Janek Mela, uległ wypadkowi, został porażony prądem, w wyniku tego stracił przedramię i nogę. I w czasie bardzo żmudnej rehabilitacji rodzina zwróciła się do Marka Kamińskiego, żeby udostępnił filmy ze swoich wypraw, które miały Jankowi uprzyjemnić ten trudny czas. Kamiński wymyślił wtedy akcję zmotywowania Janka do takiej intensywnej rehabilitacji, żeby mogli pójść razem na biegu. Efekt był rzeczywiście bardzo dobry. Akcja była równocześnie prowadzona, akcja zbierania funduszy na tą wyprawę. Przy okazji, oprócz pokrycia kosztów ekspedycji, zebrano fundusze na zakup 65 protez wysokiej klasy dla dziecięcych inwalidów i rozpoczęcie akcji Fundacji Janka Meli. Wylądowali w Barneo, zostali wywiezieni helikopterem na około 100 km od bieguna i tam doszli już konwencjonalnie do bieguna, biwakując po drodze i całe wyposażenie ciągnąc na sankach. W 2006 roku Barneo było
wykorzystane do spektakularnej akcji tytułem Nurkowanie na biegunie. Akcję zorganizował Leszek Czarnecki. Przewodnikiem polarnym był Wojtek Moskal. Grupa doleciała na Barneo ze Spitsbergenu. Stamtąd helikopterami zostali dostarczeni na biegun, gdzie zbudowali sobie namiotowy obóz i przez dwa dni prowadzili nurkowania pod lodem. Akcja była reklamowana, powiedzieć, jako pierwsze na świecie nurkowanie na biegunie północy. Stację Barneo wykorzystał również Richard Donovan, Irlandczyk, który organizował biegi maratońskie w różnych miejscach na świecie. Od 2003 roku zaczął organizować właśnie maraton na biegunie północy. W pierwszym biegu tylko z dwoma przyjaciółmi, ale w ciągu kilku lat ilość uczestników wzrosła do 30, a nawet 40. Polacy pojawili się tam w 2010 roku, na początku bez specjalnych sukcesów, ale już w 2016 Ania Szetela w kategorii damskiej zajęła trzecie miejsce, a w 2018 Joanna Mędras drugie. Natomiast w 2017 Piotr Suchenia wygrał maraton. W ostatnich dwóch latach maratony nie były organizowane ze względu na pandemię. Na drugim biegunie działalność o charakterze sportowym no, też musiała dosyć długo poczekać. Po zdobyciu bieguna przez Amundsena w 1911 roku i Scotta miesiąc później. No, wyprawa Scotta niestety skończyła się dramatycznie, bo grupa biegunowa zmarła z wyczerpania w drodze powrotu. Przez wiele lat do bieguna nikt nie docierał. Dopiero w czasie Międzynarodowego Roku Geofizycznego w latach 57-58 dotarła do bieguna wielka brytyjska wyprawa Fuchsa i Hilarego, dokonując przejścia całego kontynentu antarktycznego. W tymże samym roku została zbudowana na biegunie amerykańska stacja biegunowa Amundsen Scott. Stacja jednak nie udziela wsparcia działalności typu sportowego. W związku z tym w sąsiedztwie ma swoją stację firma Antarctic Logistic and Expedition, która z kolei ma monopol na organizowanie tego typu imprez na kontynencie Antarktyki. Na biegunie pierwsi Polacy byli gośćmi. W 1961 roku redaktor Czesław Nowicki był gościem stacji, w 1974 profesor Rakusa Suszewski, późniejszy wieloletni kierownik Zakładu Biologii Antarktyki i kierownik stacji imienia Arctowskiego. W 1978 roku nieco przypadkowym gościem był znany nam już Wojtek Moskal. W tym sezonie zimował na stacji Greenpeace'u w rejonie amerykańskiej stacji McMurdo nad Morzem Rossa. Stacja ułatwiła czy wsparła próbującego dolecieć do bieguna na małym samolotem pilota australijskiego, umożliwiając mu lądowanie na swoim terenie, dostarczając paliwo. Pilot w ramach rewanżu zabrał dwóch uczestników na biegun. Jednym z nich był właśnie Wojtek Mos. Natomiast dojście sportowe pokusił się znowu znany Marek Kamiński.
W 1995 roku, kiedy wiosną wrócił z Wojtkiem Moskalem z bieguna północnego, jesienią zdecydował się na samotną wyprawę na biegun południowy. Wystartował z wyspy Berknera i po 50 kilku dniach dotarł do bieguna południowego. Był to niewątpliwie ogromny sukces, można powiedzieć, reklamowy, ponieważ Marek jest pierwszym człowiekiem, który w ciągu jednego roku kalendarzowego zdobył dwa bieguny, bo zarówno jego dojście do bieguna północnego, jak i południowego traktowane jest jako zdobycie bieguna. Po rocznej przerwie postanowił dokonać trawersu Antarktydy, czyli przejścia znowu z wyspy Berknera do stacji McMurdo. No, warunki były dużo trudniejsze. Doszedł do bieguna, nawet ruszył dalej w drogę, ale po kilku dniach ocenił, że to przekracza jego możliwości i zrezygnował. W 2004 roku pojawił się jednak ponownie w znanym już zespole z Wojtkiem Ostrowskim i Jankiem Melą w ramach akcji Razem na biegu. Tym razem jednak dolecieli samolotem do obozu Patriot Hills, stamtąd zostali małym samolocikiem dostarczeni na odległość 100 mil od bieguna i już konsekwentnie piechotą, ciągnąc całe wyposażenie bez pomocy z zewnątrz, dotarli do bieguna. W ten sposób Janek Mela znowu został pierwszym tak młodym i na dodatek niepełnosprawnym zdobywcą obu biegunów w ciągu jednego roku. Niedługo potem, może kilkanaście lat już niestety, ale po sukces w tej dziedzinie sięgnęła kobieta Małgorzata Wojtaczka, która startując z Zatoki Herkulesa dotarła do bieguna po 50 kilku dniach przy dosyć dobrych warunkach, ale spełniając wszystkie warunki zdobycia bieguna. Trzy lata później w tym samym, taki sam wyczyn wykonał Adam Libucha, który startował z obozu Union Glacier i dotarł do bieguna, wędrując zgodnie z regułami. To jego zapasy żywności na całą trasę. Sam bohater po przylocie do obozu Union Glacier. W obozie, jak widać, obóz jest dosyć duży, ponieważ przylatują tam nie tylko tacy chętni do pójścia na biegun. W tym samym czasie, kiedy robił to pan Libucha, nie było więcej chętnych. Natomiast były grupy alpinistów, którzy przylecieli wspinać się w górach transarktycznych oraz narciarzy, którzy przylecieli tam, żeby dolecieć. Warunki po drodze miał stosunkowo dobre, zwłaszcza warunki śnieżne, to była twarda powierzchnia i względnie gładka powierzchnia lądolodu, co niezwykle ułatwiało drogę. No i w ten sposób był kolejny, na razie chętnych następnych nie ma. Wspomniany już Donovan organizuje również maratony na Antarktydzie. Tu jednak, o ile maraton północny, arktyczny jest rzeczywiście organizowany na biegunie, to
maraton południowy jest organizowany w rejonie obozu Union Glacier. No, podobnie jak poprzednio, dosyć wcześnie, bo w 2009 roku pojawili się pierwsi Polacy, na początku z różnymi, ale mieścili się w pierwszej, powiedzmy, że w pierwszej dziesiątce wyników. W 2014 Anna Mikołajczyk w kategorii kobiet była piąta, natomiast w 2016 Joanna Mędraś wygrała ten maraton. W 2018 Piotr Suchenia był pierwszy, a kilku Polaków ukazywało się na zupełnie dobrych miejscach. Oprócz tego jest organizowany taki już skrajnie ekstremalny World Marathon Challenge, czyli jest to konkurencja polegająca na tym, że pokonuje się siedem biegów maratońskich na różnych kontynentach w przeciągu 7 dni. Uczestnicy w dzień biegają, a wypoczywają w przelocie z jednego miejsca startu na drugi. W 2000 roku Polacy wystartowali w tej konkurencji i zajęli bardzo przyzwoite miejsca. Miłosz Pasiecznik wygrał tę konkurencję, a Łukasz Urbanik był szósty i Krzysztof Stępień dziesiąty. W tej chwili te wszystkie konkurencje odbywają się lub się nie odbywają, albo odbywają się w różnych terminach, ponieważ ze względu na pandemię. Co jeszcze zostanie wymyślone w tej konkurencji, trudno przypuszczać. Czy znajdą się chętni do powtórzenia sukcesów naszych zdobywców biegunów? Pewnie tak. Pewnie będziemy mieli okazję o tym pomówić za kilka lat. Dziękuję bardzo.